Witajcie w 16 odcinku z serii Ski Jumping Q&A. Na wstępie chciałbym zaprosić wszystkich do zadawania ciekawych pytań pod filmem do kolejnych odcinków z tej serii. Tymczasem nie zapomnij zostawić łapki w górę i zapraszam do oglądania. Pierwsze dwa pytania do dzisiejszego filmu zadał Karko. Pierwsze z nich brzmi, jak myślisz, czy Bickner ma jakieś szanse w pucharze lotów? Kevin Bickner jest z pewnością zdolnym lotnikiem i drzemie w nim duży potencjał. Jednak obecnie jego forma wydaje się jeszcze zbyt słaba, aby mógł rywalizować z najlepszymi skoczkami w konkursach lotów. Być może przyszły sezon okaże się dla niego przełomowy, ponieważ wśród Amerykanów jest to według mnie obecnie największy talent. Drugie pytanie, czy są jakieś szanse na zbudowanie nowej skoczni w Sarajewie? Obecnie w Sarajewie znajdują się nieczynne skocznie K112 i K90 zbudowane na igrzyska w roku 1984. Kilka lat temu pojawił się temat ich reaktywacji, jednak obecnie nie ma żadnych informacji na ten temat, więc nie zapowiada się na to, aby skoki narciarskie tam powróciły. Szanse na budowę nowej skoczni w tym miejscu są oczywiście jeszcze mniejsze. Kleszek Ski Jumping zadał następne pytanie. Czy są skocznie w małych państwach, takich jak Czarnogóra, Macedonia, Holandia, Andora czy Liechtenstein? Spośród pięciu wymienionych przez Ciebie państw, w aż trzech rzeczywiście znajdowały się kiedyś skocznie, jednak aktualnie są one nieczynne lub już dawno rozebrane. W Czarnogórze, w miejscowości Żabliak, w latach 60. znajdowały się trzy skocznie, K30, K40 i K60. W Holandii, w miejscowości Berkshenhoek, w roku 1998 zostały wybudowane dwie skocznie, K15 i K24. Istniały jednak tylko 6 lat, ponieważ w 2004 roku zostały zdemontowane. Natomiast w Liechtensteinie, w miejscowości Szczek, znajdowała się kiedyś skocznia K40, wybudowana już w 1934 roku. Istniała prawdopodobnie aż do lat 80. ubiegłego wieku, po czym została zburzona. Szymuś Rymuś pyta, czy Domen Preutz powróci do formy? Domen Preutz ma dopiero 19 lat, a mimo to osiągnął już sporo drobnych sukcesów. Kryzysy formy w tym wieku są zupełnie normalne, więc najprawdopodobniej wróci on jeszcze do bardzo wysokiej dyspozycji. Być może nawet lepszej od tej, którą prezentował na początku sezonu 2016-17. Uważam, że drzemie w nim ogromny potencjał i jeszcze kiedyś będzie on czołowym zawodnikiem Pucharu Świata. Ma również duże szanse na sukcesy związane z lotami narciarskimi, ponieważ jego technika idealnie pasuje do skoczni mamucich. Kolejne trzy pytania zadał Sky D. Pierwsze, co decyduje o kolejności zawodników bez punktów w liście startowej konkursu Pucharu Świata? Zawodnicy bez punktów startują w kolejności losowej z wyjątkiem skoczków z tak zwanej grupy krajowej, która reprezentuje państwo, w którym rozgrywany jest dany konkurs. Drugie pytanie, co decyduje o kolejności listy startowej Mistrzostw Świata Juniorów? Cała lista startowa Mistrzostw Świata Juniorów jest wyłaniana losowo. Przy jej układaniu nie mają znaczenia punkty Pucharu Świata ani Pucharu Kontynentalnego. No i trzecie pytanie, jakie skocznie, których nie widzieliśmy w Pucharze Świata od ponad 5 lat, możemy jeszcze zobaczyć w kalendarzu sezonów następnych? W najbliższym sezonie Pucharu Świata w kalendarzu zawodów znajduje się obiekt, który ostatnio gościł w nim aż 11 lat temu. Mowa oczywiście o skoczni w czeskim Libercu. Ciężko powiedzieć, jakie inne skocznie, które od dawna są nieobecne w Pucharze Świata, mogą się w nim niedługo pojawić. Osobiście bardzo bym chciał, aby do kalendarza rozgrywek powróciła skocznia we włoskim Val di Fiemme, która niesie za sobą bardzo wiele pozytywnych wspomnień. Ostatnio w Pucharze Świata znalazła się w roku 2012, jednak nic nie wskazuje na to, aby miała się w nim znaleźć ponownie. Następne pytanie zadał Angry VV. Kto był pierwszym mistrzem świata w lotach? Pierwszym mistrzem świata w lotach został w roku 1972 szwajcarski skoczek Walter Steiner, który dokonał tego na mamuciej skoczni w Planicy. Nerdio TV zadał pytanie, jaka była najmniejsza skocznia w Pucharze Świata w XXI wieku? Najmniejszą skocznią, która znalazła się w Pucharze Świata w XXI wieku jest skocznia normalna w Lahti. Zawody odbyły się tam w 2009 oraz 2012 roku. Wymiary tego obiektu wynosiły wtedy K90 i HS97, a konkursy rozegrane na tej skoczni wygrywali Gregor Schlierenzauer, Daiki Ito oraz reprezentacja Austrii. W roku 2013 skocznia przeszła modernizację, po której jej punkt HS został przeniesiony na setny metr. Kolejne pytanie zadał Super Darmian. Skoro wiadomo, kto jest w najlepszej szóstce, sam mi odpowiedziałeś, to kto według Ciebie jest siódmą i ósmą reprezentacją świata? Poziom kilku reprezentacji poza czołową szóstką jest obecnie bardzo wyrównany i trudno stwierdzić, która reprezentacja miałaby zająć siódme, a która ósme miejsce.
Według klasyfikacji Pucharu Narodów z zeszłego sezonu siódme miejsce zajmuje reprezentacja Szwajcarii, natomiast na ósmym miejscu znajduje się Rosja. Patrząc na poziom ich reprezentantów, można stwierdzić, że rzeczywiście tak układa się obecnie rozkład sił reprezentacji. Choć trzeba pamiętać, że dla Szwajcarii większość punktów zbiera Simon Amann, natomiast Rosja nie ma u siebie postaci, która nadrabiałaby wynikami za resztę. Szczepan Kasperek zadał następne pytanie. Jaki był najdłuższy skok na dużej skoczni? Najdłuższy skok na dużej skoczni został oddany dawno temu, bo w roku 1985, kiedy zawodnicy skakali jeszcze stylem klasycznym. Na dużej skoczni w rosyjskim Krasnojarsku, której punkt K usytuowany był na 132 metrze, rosyjski skoczek Wadim Zakharov skoczył aż 154 metry. Skocznia ta od wielu lat nie jest wykorzystywana, a obecnie zostały po niej już tylko ruiny. Następne dwa pytania zadał Vikersund Bakken. Pierwsze, czy to prawda, że za jakiś czas zacznie się budowa skoczni w norweskim Tromsø? Kilka miesięcy temu rzeczywiście pojawiły się plany budowy skoczni K120 w norweskim Tromsø. Jest to miejscowość, z której pochodzi wielu utalentowanych zawodników, m.in. Johan Andre Forfang. W mieście tym oraz w jego okolicach nie znajduje się żadna duża skocznia narciarska, co zmusza dorosłych skoczków do przeprowadzki, aby mogli odbywać regularne treningi na skoczni. Obiekt ten byłby więc bardzo przydatny. Drugie pytanie, czy wspomniana przeze mnie wcześniej skocznia w Tromsø, jeżeli byłaby wybudowana, mogłaby być jednym z przystanków Row Air. Jednym z powodów, dla których pomysł na wybudowanie skoczni w Tromsø w ogóle się pojawił, jest zaplanowana gruntowna przebudowa obiektu w Trondheim, który jak wiemy jest jednym z przystanków turnieju Row Air. Modernizacja ta jest planowana na 2020 rok i właśnie wtedy skocznia w Trondheim nie będzie mogła znaleźć się w kalendarzu zawodów. Będzie więc konieczna inna lokalizacja do rozegrania brakującego konkursu. Gdyby obiekt w Tromsø rzeczywiście powstał do 2020 roku, to jest wielce prawdopodobne, że właśnie on zajmie miejsce Trondheim. Nie wiadomo jednak, czy wszedłby do kalendarza Row Air lub Pucharu Świata na stałe, czy tylko jednorazowo. W razie porzucenia planów budowy tej nowej skoczni, wolne miejsce w terminarzu zajmie prawdopodobnie Lillehammer, gdzie odbyłyby się dwa konkursy. Łukasz Tyrne zadał dwa pytania. Pierwsze, ile jest skoczni z przeciwstokiem? W zeszłym sezonie Pucharu Świata znalazły się w sumie cztery skocznie z przeciwstokiem. Były to obiekty w Wiśle, Innsbrucku, Oslo oraz Trondheim, gdzie znajduje się nieco delikatniejszy przeciwstok. Jeżeli chodzi o skocznie duże, to posiada go również obiekt w kazachskim Szczuczyńsku. Drugie pytanie brzmi, czy przeciwstok to dobre rozwiązanie? Przeciwstok jest dobrym, a właściwie jedynym rozwiązaniem na skoczniach, na których brakuje miejsca na normalny, tradycyjny wybieg. Gdy jednak jest możliwość stworzenia klasycznego wybiegu, jest ona zawsze wykorzystywana, ponieważ przeciwstok potrafi utrudnić nieco hamowanie. Skoczek może łatwo zjechać z powrotem z przeciwstoku, a to sprawi, że będzie musiał wejść na niego o własnych siłach, co w butach narciarskich nie należy do łatwych zadań. W niektórych przypadkach może być to nawet niebezpieczne. Kolejne pytanie zadał Robert Ski Jumping. Jaka była największa przewaga w historii konkursów drużynowych nad drugim krajem? Największą przewagę w historii w konkursie drużynowym uzyskała reprezentacja Norwegii nad Polską w sezonie 2017-18, wygrywając konkurs na mamuciej skoczni w Vikersund. Ich przewaga wyniosła aż 265,6 punktu. Ski Replay pyta, czy jest jakaś szansa na zwiększenie liczby konkursów w Pucharze Świata? Jest to raczej niemożliwe. W ostatnich latach sezony Pucharu Świata stały się znacznie intensywniejsze. W zeszłym sezonie mieliśmy rekordową ilość trofeów możliwych do zdobycia i bardzo dużo konkursów. Padł również rekord konkursów drużynowych w jednym sezonie. Od dwóch lat jest natomiast rozgrywany turniej Row Air, który z założenia ma być najbardziej wyczerpującym turniejem w historii skoków. Skoczkowie muszą skakać podczas niego przez aż 10 dni bez przerwy. Wszystkie te czynniki wskazują na to, że w przyszłych latach liczba konkursów Pucharu Świata raczej nie będzie już wzrastać. Tym bardziej, że trenerzy, a nawet sami skoczkowie coraz częściej zaczynają się skarżyć na zbyt dużą ilość zawodów, przez co bywają przemęczeni. No i ostatnie trzy pytania na dziś zadał Peter999. Pierwsze z nich, czy skocznia w Park City jest używana? Tak, skocznia w Park City jest dalej używana. Obecnie wykorzystuje się ją głównie do treningów, jednak w zeszłym roku gościły tutaj Mistrzostwa Świata Juniorów, które zwyciężył Czech Wiktor Polaszek. Ostatnie zawody najwyższej rangi, czyli Pucharu Świata, odbyły się tutaj jednak dosyć dawno, w roku 2004. Drugie pytanie, czy skocznia w Val di Fiemme jest używana? Tak, skocznia w Val di Fiemme jest czynna i tak samo jak ta w Park City wykorzystuje się ją głównie do treningów.
Ostatni konkurs najwyższej rangi odbył się tutaj w 2013 roku i były to Mistrzostwa Świata, podczas których złoty medal wywalczył Kamil Stoch. Rok później odbyły się tutaj także Mistrzostwa Świata Juniorów, natomiast od wielu lat regularnie odbywa się tutaj Puchar Świata w kombinacji norweskiej. No i ostatnie pytanie, czy skocznia w Vancouver jest używana? Tak jak dwie wcześniej omówione skocznie, również obiekty w Vancouver są dalej otwarte. Ostatni konkurs najwyższej rangi został tu rozegrany w roku 2010 podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich. Jednak nawet w zeszłym sezonie odbyła się tutaj inauguracja Pucharu Kontynentalnego, którą wygrał Tomasz Pilch. Obiekty te służą głównie jako kompleks treningowy dla kanadyjskich skoczków. Na koniec przypominam o możliwości zadawania pytań pod tym filmem do kolejnych odcinków z serii Ski Jumping Q&A. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania poprzednich. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.